elementy obowiązkowe w paradzie marszowej, które muszą być zawarte w tym pokazie, a jeśli chodzi o jury, oceniana jest muzyka, wizual i efekt generalny. Kolejna orkiestra, która zaprezentuje się w tej konkurencji, to Gminna Orkiestra Dęta w Starej Białej. Przypominam, że orkiestra działa od 2003 roku. Obecnie orkiestrę prowadzi Grzegorz Dębski. I również orkiestra ma na swoim koncie ogromną ilość medali, bardzo znamienne miejsca, które zdobywa na różnego rodzaju mistrzostwach w Polsce, ale również orkiestra prezentowała się na festiwalach za granicą. Między innymi występowali na Węgrzech, w Bułgarii, czy też w Pradze, czeskiej Pradze. Przed Państwem Gminna Orkiestra Dęta w Starej Białej, a Państwa poproszę oczywiście o brawo. Thank you.
dzisiaj podczas trzecich otwartych Mistrzostw Polski Orkiestr Dętych. Bradowy oczywiście przed Państwem. Gmina Orkiestra w Starej Białej. No drodzy Państwo, tak jak tego mogliśmy się spodziewać, coraz bardziej będzie emocjonująco, coraz bardziej widowiskowo, coraz większe umiejętności będą pokazywać nam zespoły, które dzisiaj tutaj prezentują się podczas mistrzostw. No przyznacie Państwo, że jest w orkiestrach dętych jakaś siła i to jeszcze jaka, a Państwo właśnie naocznie możecie to sprawdzić i cieszę się, że też tak reagujecie, że Państwu się po prostu podoba. Parada Marszowa to jest ta konkurencja, którą teraz możecie Państwo podziwiać. I kolejny zespół, kolejna orkiestra, która zaprezentuje się tutaj przed Państwem, to jest...